Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Przed nami bardzo dobry jakościowo i brzmieniowo overdrive, jakim jest Nux XTC OD. Moi drodzy, mam tutaj naprawdę świetną kostkę, nad którą się zastanawiam, czy nie pojedzie ze mną do domu, z dwóch powodów. Pierwsza to genialnie dopala, a druga to spokojnie w okołorokowych brzmieniach ta kostka załatwiłaby nam każdy temat i jest absolutnie brzmieniowo ciosem totalnym, mimo swojej niewygórowanej, a wręcz powiedziałbym niskiej ceny. Moi drodzy, sama stylistyka tej kostki nawiązuje do czerwonego kanału Bognera Ekstazy. No tak trzeba to nazwać, nie będziemy tu ukrywać, że w tym kierunku to zmierzało, ale dla mnie nie jest to ważne. Ważne jest to, że ta gałka gain, która tutaj odpowiedzialna jest za natężenie, nasycenie tego, saturację tego przesteru, jest tak uniwersalna, że w tych niskich pozycjach skrajnych możemy uzyskać zawodowy crunch, w tych już blisko godziny 12 mocne, rockowe, skuteczne brzmienie, polidowy sound już tutaj od 12 już się zaczyna lać po prostu, jeżeli chodzi o te brzmienie lidowe wzmacniacza. No, użyłem czystego kanału w piecu i tylko ta kość i sami zobaczycie, jak to działa. Tone bardzo skuteczny, wysokie częstotliwości, świetnie podkreślone, niskie również, w zależności w którą stronę chcemy, w tą stronę zawsze znajdziemy jakieś naprawdę użyteczne brzmienie i potencjometr głośności w tym miejscu. Moi drodzy, gniazdo na zasilacz 9V, oczywiście bateryjka jest w zestawie, bardzo fajnie to jest rozwiązane, tutaj mamy klapeczkę, bateryjka, obudowa jest metalowa, polakierowana w macie na taki czerwonawy kolor, cztery gumeczki już przyklejone z automatu, bateryjka jest w środku, trzeba tylko ją odwinąć z folii. Sami posłuchajcie, jak to brzmi. Ja myślę, że będziecie w niezłym szoku, że taka kostka może grać aż tak dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i z uśmiechem na twarzy czekam na to, co sami powiecie na temat właśnie tej kostki, bo dla mnie był to strzał taki dość specyficzny. Na początku, kiedy ją zobaczyłem, pomyślałem, co, jak może brzmieć kostka za takie pieniądze, po czym absolutnie całkowity zwrot w drugą stronę. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Trzymajcie się, link do produktu macie pod spodem, również opis łańcucha, jak on wyglądał nagrywającego tą kostkę. Ja się z Wami żegnam, wchodźcie na guitarcenter.pl, wchodźcie do nas, do sklepu stacjonarnego, jeżeli będziecie w pobliżu ulicy Gdańskiej w Łodzi. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!